Częścią liturgii następującą po odczytaniu Ewangelii jest homilia. Jest to właśnie część liturgii, integralna. Msza Święta nie jest okazją do tego, żeby cokolwiek powiedzieć. Liturgia słowa, czy w ogóle liturgia jest od tego, żeby słowo z niej wypływało. To znaczy homilia jest tak w służbie tego, co usłyszeliśmy przed chwilą, czy też usłyszymy, ma być zakorzeniona w czytaniach, ewentualnie w jakichś innych tekstach myszalnych, czy nawet w czynnościach, w znakach, ale ma wypływać, co do treści, ma wypływać. Nie ma miejsca w liturgii na takie sztuczne twory, jakąś konferencję tematyczną, która nijak się nie wiąże z tym, co nam liturgia ukazuje. Dalej ta integralna część liturgii to jest też to, no, Chrystus przemawia do nas w swoim Słowie. Czy tylko w czytaniach, czy także poprzez tego, który Słowo głosi. No, w jakiś sposób jest też obecny w tym Słowie wyjaśnianym. O tym powinien pamiętać ten, który głosi, że ma nie głosić jakichś swoich przekonań, tylko wczytać się w zamysł Chrystusa. Co On chce dzisiaj tu obecnym powiedzieć? Nie nieobecnym, tylko tym, którzy są. Ale to jest też sposób, ta myśl, że Chrystus do nas mówi także przez Słowo wyjaśniane, ma też tworzyć postawę słuchania w ten sposób, że co Chrystus do mnie chce powiedzieć? Jeżeli będziemy w ten sposób słuchać, to w każdym kazaniu znajdziemy coś do siebie. Jeżeli słyszymy, o, dobre kazanie, szkoda, że tam mój znajomy tego nie słyszy, to znaczy, że źle słuchamy, bo to kazanie nie jest dla niego, tylko jest dla mnie. Święta Teresa mówiła, że w każdym kazaniu znajdowała coś dla siebie, a to ona jest doktorem Kościoła, a nie koniecznie ci, których ona słuchała w czasie liturgii. Więc słuchamy w ten sposób, co Chrystus chce do mnie powiedzieć poprzez te słowa. Integralna część liturgii, homilia jako integralna część liturgii, to znaczy też to, że może ją głosić ten, który ma święcenia. Więc biskup, prezbiter, diakon. Zasadniczo powinno być tak, że głosi ten, który przewodniczy całej liturgii. To tak dla kształtu liturgii, tak lepiej jest, gdy właśnie ten, który przewodniczy, też komentuje słowo. No, jeszcze jedno można powiedzieć. Integralna część liturgii, to znaczy nie zakłócająca rytmu, nie wprowadzająca jakiegoś braku równowagi. Chodzi mi tutaj o czas. Homilia powinna być na tyle długa, żeby było widać, że ona jest takim zastosowaniem słowa na dziś i dla tych, którzy tu są obecni. Nie może powodować tego, że jakiegoś późniejszego pośpiechu, że no, czas został przekroczony, trzeba przyspieszać. Jakoś liturgia eucharystyczna schodzi na plan dalszy, bo rozbudowana jest ta część. Więc to homilia integralną częścią liturgii ma wiele konsekwencji. To stwierdzenie ma wiele konsekwencji praktycznych. No, najogólniej to powtórzę to tę jedną myśl, że Chrystus przemawia w swoim Słowie. Przemawia także poprzez tego, który Słowo komentuje. Nie znaczy to, że każde jego zdanie jest nieomylne i bezpośrednio pochodzi od Chrystusa, ale próbujemy wyłowić z tych słów, co jest dla nas, co Chrystus kieruje do nas poprzez usta tego, kto mówi.